Witajcie, Coffee Lovers. Dzisiaj chciałem Wam pokazać jakby jedną z głównych cech, nie jakby, tylko jedną z głównych cech nowej wersji Vesuviusza, Boże, przepraszam, Vostoka Revolutione. To wszystko dzieje się pod Vesuviuszem, dlatego ten Vesuviusz się tak często wkrada. W każdym razie to jest ta akcja, to jest ta akcja. O, właśnie. To jest wyświetlacz, który i klawiatura od tego wyświetlacza, za pomocą którego precyzujemy po prostu parametry ekstrakcji. W tej chwili włączyłem ekspres w tryb automatyczny i jedną z dwóch opcji w trybie automatycznym jest albo opcja, tak jak wcześniej wspominałem, gdzie po upływie określonego czasu kończy się nam ekstrakcja, albo druga opcja po określonym ciśnieniu. Według znamienitych inżynierów z branży kawowej, najznamienitszych, opcja z ciśnieniem jest tą bardziej precyzyjną, tą bardziej powtarzalną po prostu i tak dalej. Stąd w tej chwili wybrana jest właśnie opcja z wersją właśnie taką, że przy określonym ciśnieniu, tym końcowym, po prostu ekspres przestanie działać, zrzuci ciśnienie i zrzuci pozostałą wodę z grupy po prostu i w ten sposób zakończy się nasza ekstrakcja. No dobra, żeby za dużo nie opowiadać i niepotrzebnie przeciągać, po prostu działamy. Tutaj mamy takie piękne kawowe ciacho. I to ciacho teraz wykorzystamy właśnie w tym trybie automatycznym. Czyli zapinamy portafilter, podstawiamy filiżankę, opuszczamy dźwignię po to, żeby uruchomić preinfuzję, zalanie grupy i preinfuzję. Kiedy preinfuzja startuje, to widać tam, startuje też jej licznik. Potem oczywiście podnosimy dźwignię, zaczyna się ekstrakcja, drugi licznik startuje i odmierza nam ekstrakcję. Poniżej jest też widoczne, nie akurat przy tej podziałce, to nie będzie to widoczne, natomiast poniżej właśnie jest też na bieżąco mierzone ciśnienie i pokazuje ekspres, jakie jest aktualnie ciśnienie i przy zadanym ciśnieniu on po prostu się wyłączy, czyli zrzuci wodę z grupy i zakończę w ten sposób ekstrakcję. Powinno to za chwilę być widać. O właśnie. I stało się to przy ciśnieniu 6,9 bara. Chciałbym Wam pokazać oczywiście rezultat. Rezultat tego, co zrobiliśmy. Jest przewspaniały. Zaznaczam, że to jest właśnie prototyp. Nie jest to maszyna produkcyjna. W tej chwili akurat odbywają się, że tak powiem, przedprodukcyjne montaże, testy, no, też takie funkcjonalne po prostu i tak dalej. Natomiast no, to już, że tak powiem, się dzieje i to, co tu mamy w filiżance, to jest po prostu absolutny cud. Absolutny cud i chciałbym Wam go pokazać na tyle, na ile to możliwe. No dobra, idę się napić kawy, a Was zostawiam z tymi informacjami, które przekazałem. Następnym razem być może będą nieco bardziej składne i precyzyjne. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam, smacznego!